Agnieszka i Jarek z programu Rolnicy Podlasie zostali skrytykowani. Ostra reakcja Ukrainy na utrzymanie zakazu eksportu zboża po 15 września. Kijów mówi stanowcze nie. Spadek cen z rzepaku, lekki wzrost pszenicy. Czy żywność zacznie w końcu tanieć? Rolnictwo to najważniejsza branża dla gospodarki naszego kraju. Import zboża z Ukrainy, zmiana ministra i masowe protesty pokazują, że sytuacja na rynku rolnym w Polsce jest niezwykle dynamiczna, a najnowsze branżowe informacje pojawiają się na bieżąco na kanale Rolnictwo. Zapraszam do subskrybowania. Program telewizyjny Rolnicy Podlasie, emitowany na kanale Focus TV, przyczynił się do wzrostu popularności wielu postaci występujących w nim. Jednym z ważnych wydarzeń w życiu gospodarstwa Agnieszki i Jarka, prezentowanych w programie, jest proces siewu zboża. To symboliczne wydarzenie, w trakcie którego małżonkowie pielęgnują tradycję wspólnego zasiewu ziarna, poprzedzone modlitwą. Ich oddanie tej praktyce zdobyło uznanie widzów, którzy pokochali tę parę. Niemniej jednak ostatni film z udziałem Agnieszki i Jarka nie spotkał się z jednomyślnym uznaniem. Kilka dni temu pojawił się materiał opublikowany na kanale YouTube o nazwie Podlaskie 24, gdzie Agnieszka i Jarek prezentowali w nim drugi pokos na swoich łąkach. Postanowili skorzystać z korzystnej pogody, by przeprowadzić sierpniową sianokosę. Para podkreśla, że owocne zbiory są wynikiem starannego przygotowania i dodają, że to bardzo duża zasługa wapna, które wysiali na łąki wiosną. Para razem z dziećmi udała się na pole, by zgromadzić siano, które posłuży jako pasza dla ich zwierząt. Nie tylko ilość siana była imponująca dla bohaterów programu. Agnieszka Rogalska cieszyła się również udanymi plonami w swoim ogródku, zwłaszcza w przypadku pomidorów i nawet arbuzów. Odpowiednie warunki pogodowe sprzyjały rozkładowi wapna oraz jego przyswajaniu przez rośliny. Agnieszka stwierdziła i dodała, że było wilgotno, padał deszcz i panowała duża ciepłota. Jarek również był zadowolony z obfitości zebranego siana, szczególnie w kontekście ubiegłego roku, który nie okazał się tak udany. Agnieszka i Jarek zauważyli również, że w drugim pokosie ich zbiorów udało się zebrać więcej siana niż u ich sąsiadów w pierwszym pokosie. Mimo to internauci wyrazili pewne zastrzeżenia wobec pary znanej z programu Rolnicy Podlasie. Głównym punktem krytyki jest ciągłe podkreślanie roli wapna. To właśnie wokół tej kwestii pojawiły się oskarżenia, że para zbyt często porusza ten temat, a materiał zamienia się w rodzaj reklamy. Internauci komentowali: dostali rabat na te wapno. O tym wapnie to jeszcze z 3 lata będą gadać. Już skończcie z tym wapnem, dość tej reklamy. Oglądać tego nie można, nie ma suba. Znowu reklama wapna, na jesień znowu za darmo dadzą. Nieustanne wpychanie reklam w treści tworzone przez twórców wywołuje negatywne odczucia u widzów. Zamiast skupiać się na dostarczeniu wartościowych treści, twórcy wydają się bardziej zainteresowani generowaniem przychodów poprzez nachalne promowanie produktów i usług. To prowadzi do obniżenia jakości oglądanej zawartości oraz utraty zaufania widzów do twórców. Istnieje jednak możliwość, że niektóre reakcje internautów na nachalność reklam mogą być przesadzone lub nadmiernie krytyczne. W przypadku bohaterów programu Rolnicy Podlasie, którzy promują wpływ wapna na rozwój upraw, mogą mieć oni rację w swoich przekonaniach. Wapno jest powszechnie stosowanym nawozem w rolnictwie i znacząco wpływa na jakość gleby i plony. Bogate źródło wapna może korzystnie wpływać na pH gleby, poprawiając jej strukturę i zdolność do przyswajania składników odżywczych. To z kolei może przyczynić się do zdrowszych i obfitszych plonów. Ważne jest, aby nie lekceważyć fachowej wiedzy rolników i ekspertów, którzy opierają swoje praktyki na badaniach i doświadczeniach. Jeśli bohaterowie programu prezentują rzetelne informacje oraz dowody na pozytywny wpływ wapna na uprawy, to ich przekaz może być wartościowy i pomocny dla innych rolników. Jednakże równie istotne jest, aby przekaz był prezentowany w sposób merytoryczny i nienachalny. Warto dążyć do zachowania równowagi między edukacją a promocją, aby widzowie otrzymali wartościowe informacje bez uczucia, że są bombardowani reklamą. Konflikt pomiędzy Ukrainą a Polską w kwestii zakazu importu zboża po 15 września stał się kolejnym źródłem napięć. Ukraińskie MSZ ostro skrytykowało polską deklarację, nazywając ją kategorycznie niedopuszczalną. Podkreślili, że państwa przyfrontowe, w tym polscy rolnicy, już otrzymali rekompensaty od Unii Europejskiej w formie dopłat do zbóż. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba zaapelował o współpracę z 5 członkami Unii Europejskiej w celu rozwiązania konfliktu, a także zwrócił uwagę, aby nie dopuścić, aby kwestia eksportu zbóż stała się zakładnikiem procesów politycznych wewnętrznych tych państw. Ukraina podkreśliła swoją wdzięczność za wsparcie humanitarne i wojskowe, jednak w przypadku zagadnienia związanego z eksportem zbóż nie widzi innego wyjścia, jak bronić swoich praw i interesów rolników. Kuleba wyraził nadzieję na uniknięcie dalszego pogorszenia sytuacji.
Minister rolnictwa Polski Robert Telus potwierdził, że bez względu na stanowisko Komisji Europejskiej, że Polska nie zamierza wpuszczać ukraińskiego ziarna na swój rynek. To wywołało silną reakcję ze strony Ukrainy, która uznała deklarację Polski za nieodpowiednie. Ukraińskie MSZ podkreśliło, że jednostronne ograniczenia nie są zgodne z umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską oraz zasadami wspólnego rynku. Apelowali do przywódców Unii oraz państw przyfrontowych, które otrzymały finansowe wsparcie, by znaleźli wyważone rozwiązanie na podstawie prawodawstwa unijnego i umowy stowarzyszeniowej. Według najnowszych informacji Unia Europejska na pewno nie przedłuży po 15 września ograniczeń handlowych na import niektórych produktów rolnych z Ukrainy, jak poinformowała w środę rzeczniczka brukselskich władz serwisowi informacyjnemu Agra Europe. Przewodniczący słowackiego parlamentu już zareagował i zwrócił uwagę, że poparcie dla broniącej się przed Rosją Ukrainy maleje na Słowacji, a konsekwencją braku rozwiązań dotyczących zboża może być sprzeciw wobec dalszego udzielania pomocy. Zaczną się burzyć ludzie na wsi, przeciągną na swoją stronę innych, przestrzegł szef parlamentu i zapowiedział, że stanie po ich stronie. Stwierdził też, że chociaż jest wielkim zwolennikiem pomocy dla Ukrainy, to brak takiego zakazu może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw rolnych. Przestrzegł przed falą niepokojów na wsi, które mogą przenieść się do miast. Wtorek przyniósł niepomyślne wieści dla producentów rzepaku, gdyż jego cena na giełdzie Matif gwałtownie spadła o 9,5 euro na tonie, osiągając poziom 464,75 euro na tonę. To stanowi największy spadek w ciągu 2 tygodni. To wydarzenie miało natychmiastowy wpływ na środowe ceny oferowane przez krajowe podmioty skupujące ten surowiec. Najwyższa stawka została zredukowana z 2030 zł za tonę do 1965 zł za tonę, a w innych miejscach obniżki cen wyniosły średnio około 50 zł na tonę. Aktualnie cena pszenicy jest o połowę niższa niż rok temu. Głównym powodem tego spadku jest obfitość zapasów zboża z Ukrainy oraz krajowe nadwyżki z poprzedniego roku. Po 3 kolejnych dniach spadków, w środę na giełdzie Matif, można było zaobserwować pewien wzrost cen pszenicy, chociaż nie można mówić o spektakularnym odbiciu. Pozytywny impuls dla rynku wywołała m.in. informacja o wygranej Francji w części przetargu na dostawę pszenicy do Egiptu. Ostatnio miały miejsce ataki na ukraińską infrastrukturę portową, ale ich wpływ na rynek był krótkotrwały. Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy wyraził przekonanie, że w bieżącym sezonie ilość wyeksportowanej pszenicy z kraju utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Warto również zauważyć, że silny rosyjski eksport zboża, szczególnie pszenicy, negatywnie wpływa na ceny. Przedsiębiorstwo analityczne zwiększyło swoje prognozy co do zbiorów pszenicy w Rosji z 87 milionów ton do 92 milionów ton, co miałoby stanowić drugi co do wielkości wynik w historii po osiągnięciu w 2022 roku. Pozytywną informacją jest to, że po 2 latach obserwowania wzrostu wskaźnika inflacji cen żywności wreszcie pojawiają się oznaki umiarkowanego uspokojenia sytuacji. Niemniej jednak spadek dynamiki inflacji cen żywności nie oznacza bezpośredniego obniżenia cen, lecz wskazuje na zwolnienie tempa ich wzrostu. Eksperci banku PKO ostrożnie prognozują, że żywność jednak może w końcu zacząć nieco tanieć. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat Agnieszki i Jarka z programu Rolnicy Podlasie. Czy próbują za wszelką cenę zareklamować produkt? Czy stosowanie wapna w taki sposób może dawać takie efekty jak u nich na polu? Wyraźcie swoją opinię, jestem bardzo ciekawy. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!